Najgorsza taka historia, jaką znam, to po prostu lekarz wyprosił pacjentkę z gabinetu. Lekarz ginekolog, nie wiem czemu, ale ginekolodzy mają takie tendencje. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Nie lubię generalizacji, ale tak z historii pacjentek rzeczywiście widzę, że ginekolodzy najczęściej trafiają na tapetę. I po prostu wyprosił pacjentkę, powiedział, że jest zbyt gruba, ma za dużo tkanki tłuszczowej i w ogóle gdzie tu mowa o jakimś badaniu. Że mu jeszcze może mu fotel zarwie, ale to już w ogóle ten ginekologiczny, prawda? No, takie historie są zatrważające, naprawdę. Okay, pacjentki płaczą bardzo często, opowiadając je. No, to jest... W takim momencie nas zatyka, prawda? My jakby nie wiemy, co powiedzieć, bo to człowiek powinien asertywnie na to odpowiedzieć. Zareagować. Ale wiem, ale nie jest w stanie, bo emocje biorą górę. Dokładnie. Ale ja wiem jedno, że jakby to, że... Drodzy lekarze, którzy stosujecie te metody, nie wiem, być może ktoś nas będzie słuchał, to naprawdę możecie być pewni, że to, że jeżeli powiecie pacjentce, że jest w takich słowach, że jest za gruba, zarwie fotel albo nie możecie jej zbadać i myślicie, że w ten sposób zmobilizujecie ją do działania, no to raczej jesteście w błędzie. Dokładnie. To będzie przyniesie odwrotny skutek. To jest odwrotny skutek i powiem tak, jeżeli ktoś jest lekarzem, to zakładam, że jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. Profesjonalista, który na czymś się nie zna. Na przykład na leczeniu otyłości odsyła pacjentkę do osoby, która się zna. Albo sugeruje, żeby znaleźć taką osobę, a nie mówi w ten sposób, że jest pani gruba, proszę schudnąć, proszę mniej jeść, więcej się ruszać. Zapuściła się pani. Tak, to jest bardzo nieprofesjonalne, wysoce nieprofesjonalne. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.